Makabryczne odkrycie w zabrzeńskiej sortowni odpadów przy ulicy Cmentarnej, gdzie jeden z pracowników natrafił na zwłoki noworodka. Sytuacja miała miejsce 1 października, jednak dopiero teraz o tej sprawie informuje policja. Jak na razie niewiele wiadomo. Ciało tego noworodka zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. W tej chwili czekamy na wyniki sekcji zwłok. W międzyczasie policjanci zabezpieczyli już monitoring z terenu sortowni. Przed policjantami trudne zadanie, będziemy musieli ustalić, z jakiego miasta przyjechały odpadki, w których odnaleziono ciało tego noworodka. Będziemy dążyć też do ustalenia wszystkich okoliczności związanych z odnalezieniem tych zwłok. Na tą chwilę więcej niestety nie jestem w stanie udzielić informacji. Sekcja zwłok została zaplanowana na najbliższe dni, jednak o dokładnym jej terminie prokurator nie informuje. Rozmawialiśmy również z przedstawicielem zakładu sortowania odpadów, który przekazał nam wyłącznie tyle, że to miejsce obsługujące nie tylko Zabrze, ale też okoliczne miasta, co zdecydowanie nie ułatwia prowadzonego dochodzenia. Pasażerowie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii zapłacą więcej za przejazdy komunikacją miejską. 17 października w życie wchodzi nowa taryfa przewozu, a także nowy cennik. Zgodnie z zapowiedziami więcej zapłacić trzeba będzie za bilety jednorazowe i krótkookresowe. Od tego dnia przejazdy będą rozliczane wyłącznie w taryfie czasowej, co oznacza, że bilety jednorazowe będą obowiązywały przez 20, 40 lub 90 minut jazdy. Ale na tym nie koniec podniesienia opłat. Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że nie zmienią się ceny biletów wieloprzejazdowych czy metrobiletów. Także nie będą stratni pasażerowie, którzy stale korzystają z usług ZTM, z usług komunikacji miejskiej. Zmienią się wysokości opłat dodatkowych. Opłata dodatkowa za przejazd bezważnego biletu będzie wynosić 550 zł. Dotychczas podróż bezważnego biletu kosztowała Gapowicza 120 zł, zatem różnica jest duża. Podwyżka cen biletów waha się pomiędzy 9 a 13%. Od 17 października za bilety 20, 40 i 90-minutowe trzeba będzie zapłacić o 60 groszy więcej. Z kolei bilet 30-dniowy będzie droższy o 10 zł. Głównym czynnikiem, który zadecydował o podniesieniu cen biletów, jest inflacja. Presja, która wpływa na oczekiwania dotyczące wynagrodzeń kadry pracującej w naszej spółce, ale dodatkowo mierzymy się ze stałym wzrostem praktycznie kosztów materiałów. Kontrahenci oczekują wyższych cen niż to było jeszcze w zeszłym roku. Jest to odczuwalne, ponieważ w naszym budżecie jest to pozycja dosyć istotna, czyli materiały eksploatacyjne, smary, ogumienie, to bardzo istotnie waży na naszym wyniku. No ale przede wszystkim to, co się działo na rynkach surowców energetycznych. Warto podkreślić, że dla pasażerów korzystających z biletów elektronicznych wciąż będzie dostępna niższa cena za przejazd, tak jak było do tej pory. Ze wszystkimi zmianami szczegółowo można zapoznać się na stronie ZTM. Z dnia na dzień ta wyjątkowa farma na granicy Jaworzna i Mysłowic wygląda coraz bardziej okazale. Produkcja ruszyć ma w przyszłym roku i będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Za inwestycją stoi firma Tauron, która szacuje, że ta elektrownia napędzana słońcem osiągnie moc 100 MW. Inwestycja wpisuje się też w strategię Zielony Zwrot Taurona, czyli sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80%. W lipcu rozpoczęliśmy już prace związane z montażem konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. W miesiącu wrześniu rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych. Łącznie do zamontowania mamy tutaj 82,5 tysiąca paneli fotowoltaicznych. Na dzień dzisiejszy jest zmontowanych ponad 8 tysięcy paneli. Swoimi rozmiarami farma robi wrażenie. Można by tu zmieścić na przykład 22 pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Ale nie o rozmiary tu chodzi, a o ekologię i produkcję prądu. Tauron szacuje, że produkcja energii ze słońca w tym przypadku ograniczy emisję CO2 aż o 30 tysięcy ton. Wyprodukuje też sporo prądu. Tego typu inwestycja, jeżeli byśmy to przeliczyli na ilość odbiorców, myślę, że zasiliłaby 50, a może trochę nawet większe tysięczne miasto. To nie jedyna farma fotowoltaiczna Taurona. Druga znajduje się w Jaworznie i ma moc 5 MW. Na fotowoltaikę stawiają też w Katowicach. MPGK Katowice zamierza mieć swoją farmę, która będzie zasilała zakład utylizacji odpadów. Dzięki temu wyprodukowanych zostanie około 20% potrzebnej dla niego energii. Ta farma powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów, który znajduje się nieopodal naszego zakładu utylizacji odpadów.
Kwatera już jest nieczynna od kilku lat. Na tej kwaterze nie można budować żadnych budynków. Dostaliśmy odstępstwo na budowę farmy fotowoltaicznej. To będzie ponad 2000 paneli na powierzchni 5000 m2. Farma fotowoltaiczna w Katowicach ma zostać wybudowana do połowy przyszłego roku. Tak wyglądać mają nowe osiedla mieszkaniowe z placami zabaw i infrastrukturą dedykowaną seniorom. To nowy projekt powstały rok temu spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Udziałowcami są 4 gminy: Chorzów, Świętochłowice, Zabrze i Tarnowskie Góry. Budowa ruszy najpierw w Chorzowie i Tarnowskich Górach. W projekcie przewidzieliśmy 128 mieszkań wybudowanych w kilku blokach, bloki 6-4-kondygnacyjne. W bezpośredniej bliskości bloków komunalnych wybudowanych przed kilku laty przez gminę Tarnowskie Góry, a więc w dzielnicy Lasowice, dobrze skomunikowane, dostępne z windami, z otoczeniem przyjaznym. Idea budowy nowych mieszkań SIM jest zbliżona do dobrze znanych TBS-ów, tyle że oferta SIM skierowana jest do osób, które mają zdolność czynszową, ale nie mają zdolności kredytowej. SIM-y łączą zarówno środki Skarbu Państwa, jak i środki samorządowe. Zapewnia to, że jest dobra współpraca z każdej strony, dlatego że samorząd jest zainteresowany tak samo jak Skarb Państwa, więc wszelkiego rodzaju pozwolenia na budowę, wszelkiego rodzaju działania związane właśnie z formalnościami idą nam dużo prościej i dużo szybciej. Dzięki temu mamy już w tej chwili pozwolenia na budowę zarówno w Tarnowskich Górach, jak i w Chorzowie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to spółka w założeniu non-profit, budująca mieszkania społeczne w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości. To my wspólnie właśnie z samorządami poszczególnych regionów, w tym tutaj na Śląsku, powołujemy te SIM-y. Jesteśmy tym strażnikiem wydawania publicznych pieniędzy. Udział środków Skarbu Państwa w montażu finansowym dla poszczególnych inwestycji jest bardzo duży, bo to jest prawie połowa środków. Część mieszkań będzie przydzielana przez gminę, w której realizowana będzie inwestycja, a część bezpośrednio przez powstałą spółkę. By zostać lokatorem mieszkania, trzeba będzie wpłacić do 30% wartości wynajmowanego lokalu. Po 15 latach będzie można za to starać się wykupić mieszkanie na własność. Mała kolej też wymaga dużych inwestycji. Żeby mieszkańcy mogli cieszyć się przejażdżkami koleją wąskotorową, trzeba o nią dbać. W Bytomiu niebawem rozpocznie się modernizacja kolejnego około półkilometrowego odcinka w Suchej Górze. Będzie to możliwe dzięki mieszkańcom, którzy wybrali ten projekt w ubiegłorocznej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. Kolej wąskotorowa to jest jedyny obiekt w Bytomiu, który obecnie znajduje się na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Co roku podczas święta szlaku zabytków techniki, czyli Industriady, obserwujemy gigantyczną rzeszę osób, które przybywają do Bytomia po to, żeby właśnie przejechać się koleją wąskotorową. Na pewno na atrakcyjność kolei ma również wpływ to, że kolej ma nowy parowóz, parowóz Ryś, który kursuje regularnie i którym mogą podróżować zarówno bytomianie, jak i turyści. Także staramy się dbać o to, żeby ten tabor unowocześniać. Jednak nie tylko tabor jest istotny, ważne jest także to, po czym te składy przejeżdżają. Infrastruktura jest już przestarzała, ma około 50 lat. Remont za prawie pół miliona złotych będzie polegał m.in. na wymianie tłucznia, podkładów i torów. Wykona go samo Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Przede wszystkim jest to robota na kilkadziesiąt lat. To rozwiązuje problem w tamtym miejscu. No także przypuszczam, że też nasi następcy będą się martwili o kolejny remont toru. Jednak stowarzyszenie nie zwalnia tempa i znowu stara się o wygraną w trwającym budżecie obywatelskim. Kolejarze działają dla mieszkańców, a teraz oni mogą im pomóc. Satysfakcja odwiedzających nas ludzi jest paliwem, które nas napędza do działania. Przecież my nie zajmujemy się koleją dla siebie, tylko dla społeczeństwa lokalnego. Tak? To jest celem i sensem istnienia kolei. Służenie ludności. Kiedyś służyła ludności, przewożąc węgiel, rudy metali, kamień, cokolwiek było potrzebne. No a dzisiaj służy ludności, zapewniając im możliwość fajnego spędzenia czasu, no i nauczenia się czegoś ciekawego. Stowarzyszenie w tegorocznej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego stara się o pieniądze na 5 tysięcy darmowych przejazdów dla uczniów bytomskich szkół i na remont kolejnego odcinka toru w Dąbrowie Miejskiej. Głosować można jeszcze tylko przez 2 dni, do 7 października.
Szturmem na rolkach, rowerach i własnych nogach mieszkańcy Mysłowic wzięli trasę ukończoną w ramach inwestycji Bike and Ride. Cieszymy się niezmiernie, że takie ścieżki powstają w Mysłowicach, bo tych ścieżek w ogóle u nas nie było jak na razie, także no jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego etapu, czekamy na drugi i trzeci. Jak najbardziej na plus, jest bezpiecznie, może mamy swoje miejsce dla rowerów, dla biegaczy, dla nordików, także każdy ma swoje miejsce w tym momencie i myślę, że jak najbardziej na plus tutaj w Mysłowicach. Właśnie ukończono miejsca parkingowe i wiaty dla rowerów, a także 7 km dróg z doświetlonymi przejściami dla pieszych. Powstało idealne miejsce, gdzie będzie można uprawiać sport. Inwestycja ma zwiększyć również poziom bezpieczeństwa. Pomogą w bezpiecznym przejeździe przez dzielnice naszego miasta, szczególnie przez centrum, gdyż są nowe przejścia pieszo-rowerowe i tam wiadomo, rowerzyści mają pierwszeństwo, także mam nadzieję, że będzie dużo bezpieczniej. To jednak nie koniec, bo miasto chciałoby budować dalej. W najbliższych miesiącach ma zostać opracowana koncepcja, dzięki której w przyszłości Mysłowice połączyłyby się drogami rowerowymi z Katowicami, Sosnowcem i Jaworznem. Kolejne etapy to ścieżki rowerowe i drogi rowerowe od Brzęczkowic w stronę Kosztów, Dziećkowic, Wesołej, czyli tych dzielnic, które nie są w tej chwili skomunikowane jeszcze drogami rowerowymi z centrum. Pierwszy etap kosztował 24 miliony złotych, ale w jego ramach przebudowano również przejście podziemne pod dworcem.